Już? Tak. Dzień dobry Państwu. 10 sierpnia 2023 roku. Sezon w Zakopanem w pełni. Sezon, jak widzicie, taki dość pochmurny, że tak powiem. Choć na Krupówkach sporo ludzi. Dużo ludności arabskiej przewija się tutaj, ale mniejsza o to, nie o tym będzie to wideo. Sporo nagłówków na pewno Państwo w internecie obserwujecie na temat cen, na temat jedzenia w Zakopanem, na temat knajp, ich sytuacji. Sporo czyta się o tym, że w knajpach jest niby mniejszy ruch. Nie wiem, być może był mniejszy ruch, bo my tego mniejszego ruchu jakoś nie widzimy teraz, dzisiaj. Nie widziałem go też w lipcu, ale może być to spowodowane tym, że sporo knajp na Krupówkach uruchomiło opcję takich pakietów obiadowych. Pakietów obiadowych, tanich zestawów obiadowych. Dzisiaj, proszę Państwa, w ogóle wyszliśmy z domu z myślą, że zjemy w jakimś barze mlecznym. W Prymusie bywaliśmy już bardzo, bardzo często, chcieliśmy spróbować czegoś nowego. Sprawdziliśmy ceny najpierw baru mlecznego naprzeciwko Watry. To jest chyba regionalny bar. Mijając Watrę po prawej i później po lewej stronie jest taki regionalny bar. Chyba tak się nazywa, no. Bar mleczny. Sprawdziliśmy, że tam zestaw obiadowy kosztuje 38 albo 39 zł. Zestaw, czyli zupa i drugie danie. Tak. I teraz uwaga, proszę Państwa, idąc Krupówkami znajdziecie... My dzisiaj znaleźliśmy 4 albo 5 takich knajp. Normalne restauracje. Tak, które wystawiły stędy, na których napisali, że dzisiejszy zestaw obiadowy kosztuje 38 albo 39 zł. Z tym, że tutaj jecie w restauracji, normalnie tutaj jecie przy stoliku, w restauracji, na legalu, z obsługą. Tutaj jecie, możecie to zjeść na Krupówkach, w ogródku. Ktoś wam to poda do stolika, czyli Prestige, tak? W porównaniu z barem mlecznym, gdzieś tam przy ulicy ruchliwej i tak dalej. No bo tam średnio jest tak? Lepiej jest na Krupówkach. No i teraz pytanie, czy taka sytuacja spowodowana jest tym, że tego ruchu rzeczywiście nie było w restauracjach, że ludzie zaczęli patrzeć na to, ile wydają pieniędzy. Na podstawie, słuchajcie, tego naszego ruchu, czyli naszego ruchu na Nowotarskiej 24, mogę się spodziewać, że tak to się właśnie odbyło, bo ja to obserwuję. Obserwuję to, że mniejsze zainteresowanie tak naprawdę mamy tymi gorącymi miesiącami, czyli lipcem, sierpniem, a dużo większe zainteresowanie w tym roku mamy wrześniem, październikiem. Te miesiące zajmują się bardzo dobrze. Natomiast w sezonie teraz, kiedy ceny są wyższe? Kiedy ceny są wyższe, nawet dwa razy można powiedzieć wyższe, ten ruch jest naprawdę mniejszy niż był wcześniej. No już pomijam tam te sezony jakieś tam covidowe, tak? No i tak się zastanawiamy właśnie. I zastanawiamy się, czy te ruchy restauracji, czy nie są właśnie tym spowodowane, że były pustki, no więc teraz atakujemy zestawy obiadowe, których możemy się jakoś tam, nie wiem, prześlizgnąć. Tak, ale to też jest takie rozsądne patrzenie, bo jeżeli mają te zestawy obiadowe, mają jeden zestaw, który jest, zakładam, świeży, tak. On się pewnie sprzedaje w większości. Być może to zatowarowanie wtedy może być mniejsze dla takiej restauracji. To też jest pewnie jakieś tam cięcie kosztów, bo jeżeli tych klientów nie ma aż tak wielu i to miałoby na bieżąco nie schodzić, no to może rzeczywiście takie zestawy są wygodne, czy jakby wygodne dla obu stron, no bo wygodne dla restauracji, ale też podejrzewam, że i dla wielu turystów, bo po prostu nie muszą nawet przeliczać co ile i co wybrać, by się najeść, tylko mają od razu podaną konkretną opcję, propozycję jakiegoś tam zestawu typu taka zupa, takie drugie danie w takiej restauracji to, w takiej tamto. No to wydaje mi się może być... To jest dobre posunięcie moim zdaniem. Dobre posunięcie. I teraz, proszę Państwa, efekt jest taki, że w tych restauracjach jest w sumie pełno. A założy się, nie ma takich może kolejek. No my dzisiaj byliśmy w tej... Kasamija. Kasamija, tak. Obok był bar mleczny, ale... No taka karczma jakaś mała, ale taka raczej w stylu baru. Raczej podjadłodajnie, a nie... Tak. I tam było kilka zestawów obiadowych, tyle. Dwa. Czy tam dwa, tak. Były zestawy śniadaniowe. One też kosztowały 39 zł i tam nie, też można było jeść. 37 zł 37 kosztowało. Nawet. Czyli taniej niż w barze mlecznym, tym regionalnym, o którym wspomnieliśmy. Siedzisz sobie na Krupówkach, jesz pełny obiad za mniej niż 40 zł. To też jest zupa, to też jest drugie danie. Siedzisz w restauracji, czyli co?
ukłon w stronę klienta, moim zdaniem, ze strony restauracji, bo nie każą ci płacić, jeśli chcesz siedzieć na kropówkach, to musisz zapłacić 25 za zupę, 50 za danie główne, to tak powiedzmy, to są te opcje. No takie, tak, minimum. Jeśli chodzi o knajpy. A tutaj ukłon i te wszystkie komentarze, które są pisane nadal, zresztą, że restauratorzy powinni, jak zobaczą, że jest pusto, to obniżą cenę. No to myślę, że to już się stało i możemy te zestawy obiadowe traktować właśnie jako ten ukłon w stronę klienta i zaproszenie, przyjdźcie, zjedzcie. No akurat w ogóle nie musimy was kroić nie wiadomo jak. Zjecie na Krupówkach, zjecie w naszej knajpie, my nie będziemy mieli pusto, a wy sobie zjecie coś taniego. Ale w ogóle zjecie w warunkach restauracyjnych, bo generalnie z Zakopanem nigdy nie brakowało miejsc takich, gdzie można było zjeść coś tanio, szybko i tak po prostu w garści, typu placki, kebaby, jakieś takie, no takie, tak jak powiedziałam, szybkie takie. Mnóstwo tego było. Barowe dania i to było zawsze dosyć tanie, więc można było zawsze tanio zjeść, tylko nie w warunkach restauracyjnych, to znaczy nie takich, że siądziesz do stolika, ktoś ci poda to jedzenie, wybierzesz z karty i tak dalej. No tutaj to jest, mówimy już konkretnie o po prostu zjedzeniu obiadu w restauracji. I teraz jeszcze, tylko na trochę Państwa, innych zasadach. Korzystając z okazji, przytoczę nasz program, w którym wystąpiliśmy w TVP. Program był poświęcony paragonom grozy i tak dalej. Proszę Państwa, można oczywiście zapłacić dużo, jak chcecie, żaden problem. Ale jak widzicie, na Krupówkach można zjeść tanie, można siedzieć w restauracji, można zapłacić za dwie osoby za pełny obiad mniej niż 80 zł, prawda? Siedząc dwie osoby, tak. W ogródku na Krupówkach, no, czyli w najbardziej prestiżowym chyba miejscu, tak? Według wielu uważanym, tak? No, bo tak. Poza tym też musimy się przestawić. Kiedyś ta wartość 100 zł była inna i teraz też jest inna, więc właśnie. Biorąc pod uwagę to, że idąc do Biedronki, robiąc podstawowe zupełnie zakupy, wyskakujemy ze stówy, półtorej stówy, no to tutaj ten obiad, no wiadomo, nie ma co porównywać, tak? Jakby chcieć ten obiad przygotować samemu, będzie jeszcze taniej. No ale jeżeli już mówimy ale o wyjściu do restauracji... Taniej? No, będzie taniej... No nie, no może być sporo taniej, ale jeżeli mówimy o wyjściu do restauracji, co niesie ze sobą po prostu taką korzyść samą w sobie i przyjemność często, no to... W postaci spędzenia czasu. Tak, to no w jest... W tym przypadku na ciężko to policzyć, jakby wliczyć w te koszty, tak? Mhm. Więc jakby ten całokształt wziąć pod uwagę, to myślę, że ten obiad za 37 czy tam niecałe 40, powiedzmy 40 zł za osobę, no to... jest do przyjęcia, tak myślę. Więc w skrócie możemy powiedzieć, da się zjeść w Zakopanem tanio, żaden problem. Jak się okazuje, to tanio wcale nie oznacza poza Krupówkami, w barach mlecznych i w miejscówkach mniej prestiżowych, bo to są te same restauracje, tak, w których możecie zamówić wszystko z karty i zjeść obiad za 200, ale w tych samych restauracjach możecie zamówić ten obiad, zestaw obiadowy i dwie osoby zjedzą za mniej niż 80 zł. No. Okej? Okay? Okej. Okay. Pamiętajcie o tym. Nic nie psioczcie na Zakopane, że to jest drogie. No, no to tyle. No. No i to jest w ogóle chyba przewaga takich kurortów, bo tutaj jest po prostu duży wybór takich miejsc i one się prześcigają w tworzeniu atrakcyjnych dla turystów ofert. Zupełnie inaczej rzecz ma się tam, gdzie po prostu takich restauracji, miejsc tych gastronomicznych jest mniej, bo tam po prostu jesteśmy, no mniejsza jest konkurencja, więc też mniejsza tak, jest ta oferta. No trzeba też prawdę powiedzieć, że... są też miejsca, w których po prostu wręcz nie byłoby sensu robić zestawów obiadowych, bo tam nie po to ludzie jadą. Mam na myśli miejsca typu Sopot czy Jurata. Tak? Ale już tam też są takie miejsca, gdzie można ale to znaleźć. Ale one też się pojawiają. Natomiast tutaj moim zdaniem one mają rację bytu, bo tutaj myślę sporo turystów szuka takich miejsc. Taki jest klient po prostu, tak? Nie? No właśnie. Właśnie, no właśnie. No i dobrze. I tak nierzadko wakacje w Zakopanem są tymi jedynymi, tak? Tak. I chce się je spędzić w miarę możliwości oczywiście. Jak najtaniej. Tak jest. I da się. Więc da się. Kończymy z psioczeniem, że Zakopane jest drogie. Znaczy my tak nie psioczyliśmy nigdy, może być. No, mówimy tak ogólnie o takiej tendencji. Mówię do przeczących. Przeczących. Dobrze. I tym optymistycznym akcentem nabiliśmy, co kończymy tutaj dobrych ten temat. I no i przyjeżdżajcie do Zakopanego i korzystajcie. A najlepiej przyjeżdżajcie do nas. Zakopane-Nowotarska24.com. Będzie nam bardzo miło. Będzie nam bardzo miło i na naszym kanale chętnie podpowiemy wam, jak ten pobyt sobie raz, że uatrakcyjnić, a dwa, żebyście za dużo nie musieli wydawać. Zauważcie, że ceny w sezonie są praktycznie dwa razy wyższe niż poza sezonem, dlatego idźcie za tłumem, który już teraz słusznie decyduje się na przyjazd
poza sezonem, czyli wrzesień, październik. To są piękne miesiące, stabilna pogoda. Dużo bardziej stabilna niż teraz, wbrew pozorom. Tak, jest inaczej w knajpach. Warto, warto, a temperatury bywają takie same. Podobne. Strzelam, że skoro teraz jest tak zimno, no to kiedyś musi być ciepło, więc może to ciepło będzie akurat we wrześniu. Dzisiaj tutaj jest po prostu zimno, jak cholera. Barbara ma bluzę z kapturem i jeszcze kurtkę. No teraz założyłam kurtkę, bo rzeczywiście zmarzłam. Wiem, że jesteśmy w japonkach, ale... Ale ja też jestem w bluzie, co rzadko mi się zdarza. Nie, no jest rzeczywiście chłodno, no i tak jest lato niestety w górach. I dlatego każdy, kto tu bywa, lata myślę przywykł. No i to chyba nikogo nie dziwi. Tutaj wiosna zaczyna się w czerwcu, a potem już jest tylko jesień. No właśnie, sporo też, miejscowych mówi. Też tak to czuję, ale taki jest urok tego miejsca i wcale nie ma chyba sensu nawet na to narzekać. Tu po prostu nawet w takich warunkach może być bardzo fajnie. Ja wolę to, kwestia niż tylko te tego przygotowania. A ja nie, ale to jest kwestia, znaczy ja lubię upały, ale to jest kwestia też przygotowania, jeśli jesteście dobrze ubrani, macie rzeczy na zmianę i do ubierania, to jest wszystko okej. A propos Chorwacji, z której wróciliśmy niedawno, choćby w Promajnie czy w innych tam miejscowościach, które odwiedzaliśmy, nie widziałem tam do końca wyboru w postaci zamawiania z karty tych dań nie ma tam w ogóle takiego... i zestawów obiadowych. Nie, tam tego nie było. Tam w ogóle chyba coś takiego jak zestaw obiadowy nie funkcjonuje, w każdym razie się nie spotkałam, ale no... No nie wiem, no już tam nie drążmy może tego jak tam w Promajnie. Tu generalnie macie duży wybór i takich miejsc, gdzie można zdecydowanie, no naprawdę wybierać, to jest sporo. I tak obrazowo na koniec przedstawiając Wam, możecie zjeść na Krupówkach w restauracji, możecie zjeść dwudaniowy obiad, strzelam, że obfity, tak samo jak w Barze Mlecznym, w którym zapłacicie dokładnie tyle samo. Sprawdziliśmy to dzisiaj i no tak to jest. Po prostu. No chyba, że idziecie do Prymusa, to tam jest trochę inaczej. Ale to jest inny temat. W Prymusie, tak, zjecie cały obiad za 23. No i jeszcze niewykluczone, że zostawicie, bo się po prostu przejecie połową tego dania. Da się, proszę Państwa, da się. Skorzystajcie, przyjedźcie do nas poza sezonem. Jedzcie tam, gdzie Wam podpowiemy i korzystajcie. I będziecie zadowoleni. I będziecie zadowoleni. Tak. I my też wtedy. I my też. No dobra. Uszanowanko dla Państwa i zapraszamy na kolejne nasze wspaniałe produkcje. Tak jest. W ogóle zapraszamy do bycia z nami. Tak, na różne sposoby. I tutaj w Zakopanem, i tutaj w filmach, i w ogóle. No dobrze, no to tu kończymy. Dziękujemy. Dziękuję Państwu za uwagę. Właśnie minęliśmy restaurację Bąkowo z Ochelina Niżnio. I proszę Państwa, tam była kolejka na 10 osób poza drzwi. 10? No dobra, więcej, tak. Więc albo jest ta knajpa jest dobra, albo nie wiem co. No tutaj, popularna, nie musi być dobra. Albo popularna. Dawno nie byliśmy, ale zdaje się, że to jest dobra knajpa. Zawsze ją dobrze wspominałem. Nie byłem tam dobrych parę lat. Ja też, bardzo dawno. Tak czy siak nie spodziewam się tam zestawów obiadowych poniżej 40 zł. A jednak kolejka tam stała.